Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w sezonie 5, rozdziału 1. Moi kochani, oficjalnie cofnęliśmy się w czasie do roku 2018. Jeżeli nie graliście w tamtych czasach, macie szansę teraz poczuć ten vibe. Dzisiaj sprawdzimy sobie wszystkie mity starego sezonu, a między innymi, czy bunkier w piszczącej puszczy można otworzyć, czy można latać quadem i czy jest możliwość jeżdżenia starymi samochodami. Jeżeli jaracie się nowym sezonem tak samo jak ja, no to koniecznie stawcie łapeczkę w górę i pamiętajcie, że z okazji nowego sezonu rozdaję 10 razy 50 zł PST. Teraz na ekranie wam się wyświetla dwóch szczęśliwych zwycięzców, którzy wpisali kod Farel do sklepu, zostawili łapeczkę w górę i w komentarzu napisali swój nick z gry Fortnite. Chcesz wziąć udział? Wykonaj te trzy proste kroki, a teraz zaczynamy. 5, 4, 3, 2, 1 i moi kochani, odpalamy rakietę. Na samym początku sprawdźmy sobie, jak wygląda nowy sklep. Karnet bojowy Fortnite. Ekipa, korzyści dla członków, odblokowane. Odbieramy. Jest dobrze. Dalej, dalej. Jak ja dostałem od razu panią Knight? Co my tutaj mamy? Różne dziwne rzeczy. Dalej, 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 do końca. Okej. Dziękuję za wszystko. Dobra, mamy już pierwszego skinka, ale sprawdźmy sobie, jak wygląda szafka, szafeczka, sklep z przedmiotami. I uwaga, co my tutaj mamy? Mamy tak, czerwonego rycerza, którą posiadam. Bombowe barwy na zestaw. Aha, lotni tylko nie mam. Oczywiście, że lotnie kupujemy, ale zanim ją kupimy, pamiętajcie, moi kochani, żeby wpisać kod Farel do sklepu. Was nic nie kosztuje, mi sporo pomaga. Więc korzystajcie z kodziku. Ja kupuję oczywiście ten zestaw. Przytrzymujemy. Wyposażamy sobie tą lotnię, bo jest mega fajna. Jest to stara OG lotnia. I tutaj mamy też jakiś zestaw OG. Trzeci sezon. Za 500 weźmiemy. Co nam tam szkodzi? I ekspert zwiadu też jest. Wow! Tego skinka oczywiście każdy musi kupić z kodem Farel, bo jest mega fajny OG. Kupmy poziomy karnetu, oczywiście maksymalne. Kupujemy, odbieramy. Lecimy na sam koniec i odbieramy nagrody. Okej, mamy taką lotnię. Wyposażmy sobie może tą lotnię. W sumie lepsza. Odbieramy wszystkie nagrody i lecimy testować mity. Okej, moi kochani, zaczynamy! Spójrzcie na tą mapę! Wszystkie stare miejscówki powróciły. Co jest? Lecimy na przyjemny park od razu. Na jedną z naszych ulubionych miejscówek. Co nie, Szaku, siema? Lecimy, witam, witam. Stara śmiełeska wokół kręci. Jest wszystko to samo, co kiedyś. I ta stara grafika! Coś pięknego. I zobacz, te brzuski są u góry po lewej. Tak, widzisz? Stary, jest wszystko to, co kiedyś. Jak kiedyś razem graliśmy najlepsze duoski, to było to. To było to. Stare czasy powracają. W tym sezonie troszeczkę, coś mi się wydaje, pogramy. Na pewno. Dobra, rozwalamy namiot. Okej, nic z niego nie ma. O! Krasnale powróciły do gry. Wszystko jest. Coś pięknego. Ale stary, został pewien stary system. Można się podsadzać, na przykład poczuć, jak podskakujesz. I możesz sobie normalnie dosięgnąć spacją. Aha. Tak nie było, nie? Tak, nie było, tak, no, to prawda. Co mamy? Mamy sztucera, jest wózek golfowy. Uwaga, moi kochani, teraz sprawdzimy mit. Czy na mapie znajdziemy automaty do broni? Rozejrzyjmy się, rozejrzyjmy się. Jest! Jest! Za 300 cegły możemy kupić rifta, za 300 możemy kupić grappler. Zarąbiście grappler powrócił. Stary, mam starą pompę i C4. Okej. O, tak. Czy do starych samochodów można wsiadać? Uwaga. Nie, nie zrobili tego. O, najgorzej! Lipa. Mi to balony. Może on był za mały, może ten większy. No nie, to to sprawdźmy ten kolejny. Nie, tym też nie dojeździć. Przecież te auto były mega fajne, jakby się dało nimi latać. Niesamowite. Ale no niestety. Szkoda. Czy na mapie zostało złoto? Szukaj, stary, złota. Na razie wypada tylko ammo. Nie ma, nie ma, nie ma złota, stary. Moi kochani, nie leci. Niestety, mit potwierdzony. Złoto zostało usunięte, ale lipa. Mam ryfcika jakby, co? Okay. I mam starą, szarą M-kę. Tak jest. Ja też, ja też. Okej, okay, jest granatnik w grze, to dobrze. Mamy sztucerka. Nie uwierzysz, co mam. Byku, wejdź, zobaczysz. Dobra, pokaż, pokaż, pokaż. Portafort! No. Let's go! Jest on! Dzień dobry! Mega śmieszne. Dobra. Czas sprawdzić, czy double pompa działa, uwaga! Nie, 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 niestety! Jest przerwa! Jest przerwa! Mi to balony. A szkoda. Czy grafika starej furgonetki restartu powróciła do gry? Sprawdźmy to. Uwaga. Tak jest, zobaczcie, powróciła stara furgonetka. Mega śmieszne. Odpalaj rifta. Lecimy, stary, let's go. Wow. Loot Lake, ale bajer. Sprawdźmy, czy można w tym sezonie pływać łódką. Czy motorówki są dodane? Uwaga, tej motorówki niestety nie możemy ruszyć w żaden sposób. O, stinky bomby. Pompa cuchnąca, nice. Fajne, okej. Okay. Patrz, jak wolno się chodzi. Nie, to samo co kiedyś. Brodzimy w wodzie.
Okej, okay. Patrz, skrzynka też się buguje. LKM. Lekki karabin, nice. Dobra, granatnik też jest, mega fajnie. Lecimy się przejechać, stary. Lecimy. Pa, stary, znowu można tańczyć z tyłu. Nice. Mega fajne. Lecimy sprawdzić do piszczącej puszczy, czy otwarty jest bunkier. Let's go. Z tego co widzę, wszystkie nowe samochody zostały usunięte. Zostały tylko wózki golfowe, więc niezła zadyma. Czy bunkier w piszczącej puszczy można otworzyć? Sprawdźmy. Halo, bunkier. On dalej tu jest? Może granatnikiem wysadzić. I dalej jest niezniszczalny, o! Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, jest niezniszczalny. A jakbyśmy dali na to daszek? Nie da się postawić nic. Tak chyba rampa. Ciężko. Nie, więc moi kochani, jeżeli chodzi o bunkier, nadal zostaje tajemnicą. Nie da się go otworzyć, więc mit obalony. Czy pływanie zostało wyłączone w nowym sezonie? Sprawdźmy to! Moj dyszka! Teraz jak spadniemy za mapę, giniemy instant. Mit potwierdzony. Czy na Tilted Tower jest wciąż dostępna sekretna, ukryta skrzynka? Gdzie ona jest? Ona gdzieś jest tutaj pod ziemią. Czekajcie, czekajcie. Gdzie ona była? Ona była gdzieś tutaj zakopana, co nie? Szukajmy, szukajmy. Tak jest! Jest ta miejscówka, ale nie ma skrzynki! Ale lipa! Ale pamiętajcie, że tutaj skrzynka się respi, więc mit potwierdzony. Czy można przebrać się za krzaka? Uwaga! Oczywiście, że można, bo już ten itemek znalazłem. I zobaczcie, jestem totalnym szefem. Coś pięknego. Krzaku, widać mnie? Nie bardzo, gdzie jesteś? Krzaczkiem na dachu. Dobra, mam cię, widzę, widzę. Wystaje mi śmietanka? Ej, szczerze, to w sumie nie, stary. Nie? Idealnie, no krzaczek, 1 do 1. A uderz mnie raz. Jestem. Czas na kolejny mit, moi kochani. Czy w nowym, starym sezonie można wskoczyć do śmietnika? Uwaga! Nie da się! Śmietniki są wyłączone. Mit o balonach. Czy w nowym, starym sezonie można latać na balonach? Uwaga! A, nie da się ich zebrać. Mit o balony. Czy w nowym sezonie zostały wyłączone perki? Sprawdźmy to. Pokręćmy się trochę po mapie i zobaczymy, czy nam jakiś perk wyskoczy. Later. Niestety perki zostały usunięte. Mit potwierdzony. Jestem mega smutny, bo to był fajny dodatek. Sprawdźmy, czy na karkołomnym kinie wyświetlany jest film. Uwaga. Ej. Jest tylko i wyłącznie białe tło. Halo. Nie jest film! Właśnie zapowiada. A może trzeba strzelić? Nie, zniszczysz kino, stary! Do końca! Do końca! O, niestety kino się zniszczyło, płótno się zerwało, mit obalony. Czy wózkiem golfowym można driftować i dzięki temu dostaniemy nitro? Uwaga! O! Jest, patrz, ładowało się przez chwilę. Naładowało się? Jeszcze raz? Dawaj, dawaj. Dawaj, 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 ciągnij, 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 ciągnij. Jest, jest, tak działa! Jest. Mit potwierdzony! I do góry! Poszli! Piękna sprawa. Niektórzy pewnie z was nie pamiętają, ale w rozdziale pierwszym zawsze co tydzień wychodziła ukryta gwiazdka. Jeżeli ją odnaleźliśmy, dostawaliśmy stopnie karnetu bojowego. I ta ukryta gwiazdka w tym sezonie była tutaj, na dachu tego budynku. Sprawdźmy, czy dalej tam jest. Uwaga. Proszę, proszę, bądź. Uwaga. Albo gdzieś tu może ona była? Nie słyszę. Może w środku? Powinna się pokazać. Powinna się pokazać, tak się, no. No. Nie ma jej, stary. Każdy kaktus obiegłem. No niestety. Jej tutaj nie ma. Mit obalony. A szkoda. Czy wózek golfowy dalej odbija od dachu? Uwaga. Normalnie, zobacz. Elegancko. A sprawdź, czy dalej C4 odbije. Bo kiedyś C4 odbijał, z tego co pamiętam. Dobra, sprawdźmy, czy dach odbije C4. Ej, C4 ma nowy wygląd. No, inaczej wygląda to, prawda. Rzucamy. Nie. Patrz, ale za to odbija granaty impulsowe. Ciekawostka. Mitr potwierdzony. Czy stacja paliw wybucha? Sprawdźmy. Uwaga. Tak jest. I są stare animacje wybuchu. Jeju, jakie to jest powolne. Ale jakie piękne. Właśnie o to chodzi. Fortnite musi być powolny. To jest dla nas. Tak jest. Czy na mapie są legendarne automaty vendingowe? Trzeba poszukać. Jeżeli znajdziecie, dajcie znać w komentarzu, czy udało wam się taki odnaleźć. My na chwilę obecną mieliśmy tylko epicki. Czy dropy powróciły do gry? Poszukajmy ich. Tak jest! Oficjalnie drop powrócił do gry! Co w nim mamy? Uwaga! O, Golden Scar! Tak jest! Najlepsza broń w grze! O tak! Ten dźwięk piękny. Do tego rifcik. To jest to. Let's go. Czy wózkiem sklepowym możemy najechać na launchpad? Sprawdźmy. Swoją drogą, launchpad powrócił, zarąbiście. Mamy wózek sklepowy, pychamy go na górę. Mechanika nic się nie zmieniła, kompletnie.
I let's go! Boom! Odbiło! Piękna sprawa, mit potwierdzony. Ale komedia. Czy Rocket Ride jest dalej możliwy? Sprawdźmy. 3, 2, 1. Nope. Okej. Okay. Pierwszy strzał nie wyszedł. Ja podskoczę, ty strzel. Po prostu. Dobra. 3, 2, 1. Nope. Za szybko. Raz, dwa, trzy. Tak jest! Jest, działa! Woohoo! Let's go! Wale, bo zginiesz, jak wybuchnie. Nie zginę! Ostro lecę, stary! Jestem nieśmiertelny! O kurde, drzewo! Drzewo! Dobra, udało mi się! Drzewo! I jednak drzewo! Stary, jeden HP! Zostawcie za to łapkę w górę, mocne! Czy grappler jest nieskończony? Sprawdźmy. Niestety nie, ma 20 ładunków tylko! Mi to balony. Tutaj kolejny automat, niestety niebieski. Jeszcze złotego nie znaleźliśmy. I zobaczcie, powróciło wielkie krzesło! Fajne to jest to krzesło! O kurde, że to misja była, żeby zatańczyć na nim. Tak, tak, wejdźmy do góry i zobaczmy, czy faktycznie ta misja działa. Tańczymy? Cokolwiek? No niestety, mi do balony, stare misje nie działają. Ale za to Jack powrócił. Ciekawe, czy dalej przywraca 100 keva. Sprawdźmy. Uwaga, 3, 2, 1. Mit potwierdzony. Leczy do fulla. Sprawdź, czy można baitować trapa. Można! Okej. Okay. Ile masz keva? No, wszystko mam, jestem full. Zobacz, czy zabija trap na hita. 150! 150! O nie, to jest coś niesamowitego. Ludzie zapomnieli o trapach, więc piękna sprawa. Masz aptekę? Masakra. Ta, ja się leczę, się leczę. Okej. Okay. I czas sprawdzić, moi kochani, czy legendarny sztucer bije na hita w głowę. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, wspierajcie z kodem Farel, żeby wziąć udział w konkursie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej! No i pięknie. Piękna jest ta gra!